Obecnie sytuacja na rynku paprykowym jest bardzo zła jako dla producentów ze względów na cenę, którą my osiągamy. Przy tak dużych nakładach, jak w tym roku mamy, ceny nawozów, środków ochrony roślin jest poniżej już naszych kosztów produkcji. Czyli na razie większość producentów, nie wiem, czy nie widzi tego, czy nie chce widzieć, ale jeżeli żaden z nas nie będzie coś działał w tym kierunku, to można powiedzieć, że większość gospodarstw, można powiedzieć 50%, na drugi rok może nie wyjść z produkcją papryki. Mamy tak niskie koszty sprzedaży w punktach przy tak dobrej jakości, czy produkcji, jaką my w Polsce, z produkcji z gleby, nie z jakichś innych, dlatego że nasza polska zagraniczna papryka kosztuje 14-15 zł w sklepach, wchodząc z polskim produktem mamy połowę mniejsze ceny. No i ciągle cały czas mamy jakieś, nie wiem, czy to ścieżce od producenta do konsumenta, można powiedzieć, jest 300% różnicy, ale jako my producenci nie widzimy, że są większe, nie wiem, ceny. No musimy jako producenci razem się, nie wiem, łączyć, pokazać to, że chcemy tą większą cenę uzyskać. Musimy większą uzyskać tą cenę, bo na drugi rok nie będziemy dalej produkować, można powiedzieć, tych papryk, tak?